Cześć, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Jestem Bartul. Zanim zaczniecie oglądać, kliknijcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, i kliknijcie w dzwoneczek, będziecie na bieżąco. Możecie też oglądać jakąś reklamę w całości, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Rozpoczynamy kolejny rozdział z kampanii Starzy Przyjaciele. Tutaj mamy przybrzeżne korytarze i zwróć uwagę, że mamy tutaj kobolda z ładunkiem wybuchowym. Generalnie ta jednostka niszczy nam barykady i musimy się tego pilnować, dlatego że mapa jest tutaj z trzema przejściami. I tutaj sobie pomyślałem, żeby w tym miejscu ustawić barykady. One nam trochę pomogą. Ok, jeżeli chodzi o wieżyczki, no to ulepszyłem sobie barykadę maksymalnie jak się dało, żeby chociaż pan powiem, ono 800 kredytów kosztuje teraz ta pułapka, czy tam przeszkoda. No i resztę tutaj te mamy wieżyczki na trzecim, na maksymalnym poziomie. No tych wieżyczek będziemy używać w tym odcinku standardowo. Dobra, jedziemy. Not long after that battle, Vorwick disappeared. There were rumors that Master Cygnus banished him from the Order, afraid of what he might do. So, what was the point of that story again? The gigantic orc army's genius. They haven't been seen since the days of Master Cygnus and Vorwick, and now they're back. Kelsey has it right. These new Red Rifts are bringing smaller orc factions together. To create armies not seen since Vorwick's time. We've got this, sorceress. Let's trap it up. This will catch him off guard. Powiem wam, że jak tutaj zacznę atakować, to będzie problem, bo tutaj mają dosyć blisko, więc tutaj też by się przydało kilka tych postawić wieżyczek. To sobie puścimy spowolnienie może. Dobra. Pierwsza runda to myślę, że damy radę. Musimy pilnować też tej barykad, przepraszam. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Część orków tamtędy przechodzi właśnie i trochę obrywa. A część się wraca, widzicie? Weźmy tutaj jeszcze trochę tych pułapek. A resztę tutaj będziemy inwestować. A czekajcie, bo oni teraz tędy idą, dobra. Koboldy są zaznaczone żółtą kropką na mapie, więc miejcie to na uwadze, bo that's how it goes. Here they come. Dobra, tu sobie poradzimy raczej z tym. O kurde, widzicie? Those sappers will go straight for barricades.
so they're fast, and they had bombs on their backs? Nice. Nice, nice, dokładnie nice. Let her rip. Coins, coins. Wszędzie tylko coins, coins, pieniądze, pieniądze. Weźmy tu jedną wieżyczkę spowalniającą. Uwaga, będzie ten żółty. Gdzie on jest? Aha, to jest boss, tak? Kurde, bela. Lower mana, lower wszystkiego mam mało. Czy teraz z tej strony będą atakować? Dobra, i teraz sobie tutaj zaczniemy też coś siekać, bo nigdy nic nie wiadomo. Tych wieżyczek trzeba postawić trochę więcej. Wyberwałem na start? Kurde. Dobrze, te gobliny, kamikadze nie niszczą pułapek tych naziemnych i ściennych. Tyle. That'll work. More enemies on the way. And stay down. Dobra. Dobra.
Dobra. Chyba tutaj tyle. 7. Barykada została zniszczona. Na szczęście nie. Tak, barykada zniszczona, to po mnie jest. Kurwa mać. W ostatniej chwili, kurde, mi się udało. Ja cię pierdziu. Ale zniszczyli mi barykadę, skurczybyki. O matko, kupuj ulepszenia w księdze zaklęć. Dobra, może sobie kupimy jakąś ścienny generator. Dodaj obrażenia od błyskawic o krótkim zasięgu. 1000 kosztuje. Dobra, kupmy. Mamy tak ten kwiat, to sobie to weźmiemy, może sprawdzimy, jak to działa. Krótsze odnawianie za 4, to możemy sobie to wziąć i tą ścianę kolca sobie wypróbujemy. Weźmy to, zobaczymy to. O matko, to jeszcze muszę dwie barykady wybudować. Zwiększ zasięg, o to sobie wezmę. Przyda się, nie przyda. Dobra, ścienny generator, ściana, tylko że to ma krótki zasięg, nie? Dobra, mamy jeszcze czas na jeden rozdział i sobie go teraz zrobimy. Kampania. O kurde, Bela. Dwa przejścia. No, zobaczymy. Musimy sobie barykady postawić bezwzględnie. Zobaczymy pozostałe pułapki. Tak, ceny.
About how I was, you know, born with innate magical ability like Vorwick? You don't remember your childhood? Curing your mother's fever, teleporting the family cat down from a tree? I remember. And yeah, stuff kind of happened when I was around. Just good timing and luck, right? No, it's not luck. Some of us have to work to use magic. For you, it just happens. We've no time for this now. You have work to do. Dobra, zobaczmy, tak, tędy będą szli, dobra. I tutaj. To będzie ta dłuższa ścieżka, chociaż tutaj już jest ten. I druga ścieżka jest tutaj, dobra. Czyli barykady jako taką nie postawimy żadnej. Będziemy musieli się tutaj bronić. Bo tu będą z dwóch stron hordy szły. Także generalnie to tam będziemy się bronić, aczkolwiek... Czekajcie, bo z barykadą to ja nic nie zrobię. Tutaj. Nie wiem, czy ja tutaj tymi wieżyczkami obrobię. Raczej nie ma szans. Cztery. Cztery wieżyczki to mało, tutaj jeszcze jedną mogę dać. A tutaj się już chyba wieżyczek nie da stawiać, nie? Znaczy tych, właśnie. Dupa. A czekajcie, jeszcze sobie jedną rzecz zobaczę. Czyli to możemy wypieprzyć stąd, bo to się nie przyda. I łuczniczek też nie będziemy raczej używać, chociaż... O, tego nie używam na pewno. To są moje podstawowe, czyli 2, 3, 4 to i to damy tu. Dobra, ta ściana, ale ta ściana jest nieulepszona. Weźmy jeszcze to, zobaczmy co to jest. Kurczak, armia będzie szła tutaj, patrzcie. Kobold Saper, Kobold Biegacz. Troll. Shit. Weźmy to. Raz to będziemy używać. Chyba, że jak tu tego użyjemy raz, no to to nie działa. Nie wiem jak to, zaraz zobaczymy. Czy generalnie to nas przenosi tylko tutaj w jednym miejscu, dobra. No jak chciałbym się tutaj bronić. Powiem wam szczerze. I tu by się przydało dać spowalniające. W pierwszej kolejności będą szli chyba stąd, tak? Dobra. Kurczę, Bela, nawet nie mam kasiory. O, pierwszą falę to możemy tutaj spilnować, stać, nie? A później, kurde, niepotrzebnie. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Here they come. Ja pierdziele, jaka horda. So now the ogres are covered in armor? All that armor should make them pretty weak to lightning attacks. Błyskawicami, no widzicie, dobra. Kurwa, nie mam szans. There are enemies in our rift room. Running out of magic juice. They're entering the rift. Who's next? Dobra, jednak trzeba trochę to inaczej zrobić. Kurde. Sorceress, that thing you said about how I was, you know, born with innate magical ability like Vorwick? You don't remember your childhood? Curing your mother's fever, teleporting the family cat down from a tree? I remember.
And yeah, stuff kind of happened when I was around. Just good timing and luck, right? No, it's not luck. Some of us have to work to use magic. For you, it just happens. We've no time for this now. You have work to do. Kurczę pieczone. Dobra. Tutaj jeszcze można sobie sieknąć jedną wieżyczkę. Ready to roll. Ready to roll. Kurde, późna godzina. Enemies are preparing to breach one of our gates. So now the ogres are covered in armor? All that armor should make them pretty weak to lightning attacks. Did you win? Dobra, zwyciężyłem. Holy crap. Dobra, tu mam jakieś wieżyczki. Tylko tu nie mogę ustawić tego. Aha, bo to jest czwórka. Good, mówisz. Dobra. Szkoda, amuletu nie wziąłem jakiegoś lepszego, ten amulet zamrażający to jest jakaś porażka. Enemies are attacking on another front. They've breached another door. Aha, bo tak to działa. Kurze, tu za całą manę, ha! O kurde. Kapitalna. More enemies on the way. Now that's an orc stop. That worked.
No te zamrażające są super, wieżyczki. Jeszcze taką jedną postać, chociaż tutaj nie mogę za bardzo. Z której strony będą teraz szli? Z tej, tak? Nie, z góry. Tutaj się nie za bardzo opłaca, no ale, bo tutaj wszyscy się kumulują z dwóch fal. Z której strony idą z dwóch? Kurde, bel. Crap. Te wieżyczki spowolnienia to są spoko. Kurwa, znowu z dwóch stron szli. Nawet nie mam. Ajaj, tu jeszcze jedna ta jest. A tu co to możemy zrobić? A, łuczników umieścić na górze. A tu są jeszcze te. A co, turę się to odnawia? A, to kurde, jabela, ale balans. Quick!
trzymam się, ja cię pierdzie. Holy crap. More enemies on the way. Pójdźmy tutaj. Pierdziele. Ah, messed up. That's a wall trap. Now that's an orc stop. More enemies on the way. A, teraz się nie odnowiły te. Cholera. Widzicie? Kurde pieczone. Wygrałem to, ja cię pierdził. Ciężka sprawa, bo dobrze wyposażony, bo kurde, generalnie nie można było tutaj użyć barykad. Najważniejsze to, że wygrywamy. Mało czaszek zdobyłem. W sumie 18 tylko. Śniegomioty wyzwala śnieżny podmuch, który zamraża wrogów i zadaje im obrażenia, tylko scenariusze wojenne. Aha. A to są ze scenariuszy wojennych. Aha. Dobra. A te pułapki możemy używać wszędzie. Dobra, okej, okay, będę pamiętał. W sumie zwrócił uwagę, jak działa ten kwiat. Tego wszystkiego. Krótsze odnowienia. O, zadaje obrażenia od kwasu. Zdecyduję się na obrażenie od kwasu. Ale kurczę. Lód i kwas? To będzie działać? Czy to będzie kurczę? To pytanie, czy to będzie teraz kwasem atakować, czy będzie lodem, nie? Lód jest lepszy niż kwas, bo lód zamraża i spowalnia przeciwników. No i zobaczymy. Jak najwyżej będę musiał sobie tą drugą umiejętność aktywować. Daję obrażenia od ognia. Moi drodzy, to tyle. Kończymy odcinek. Udało nam się dwie mapki, dwa poziomy przejść. Oczywiście na full, jak widzicie. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.